Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi stali widzowie i drodzy sympatycy naszego kanału Tubakolis. Apostoł narodów, święty Paweł, podobnie jak trzykrotnie mówi hodedikaios ekspisteos zezetaj, sprawiedliwy zaś z wiary żyć będzie, jako rzecz bardzo ważną, to też mówi tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość. Te trzy. Miłość zaś z nich jest największa. Tak? Największą z tych największych cnót jest miłość, mówi apostoł narodów. Dlaczego? No Bóg sam jest miłością. Bez miłości nie możemy wejść do nieba, nie możemy osiągnąć Boga. Tyle, że kochani, miłość jest strasznie błędnie rozumiana powszechnie. Ktoś myśli, że nie potrafi kochać, bo emocji w sobie nie wzbudza jakieś. To nie o emocje chodzi. Rozstrzygające, tak jak we wszystkich sprawach, rozstrzygającą sprawą w kwestii miłości jest akt woli. Nie musisz żadnych poruszeń doznawać, czegoś takiego, nie. Po prostu pewne rzeczy wobec Pana Boga we wnętrzu, w sercu szczerze wybierasz, na coś się decydujesz. I to rozstrzyga. A nie tam och, ach, na przykład jakieś impulsy, coś takiego. Ludziom się miłość kojarzy zupełnie błędnie z czymś, co często jest wręcz jej zaprzeczeniem. Miłość bywa mylona, kojarzona z chemią po prostu, tak? Pociąg seksualny, to ma być miłość. To nie jest miłość. Mówi tam na przykład dziewczę, kocham go do szaleństwa, tak? No dobrze, to odpowiedz mi na jedno pytanie. Czy dla jego zbawienia, najwyższego dobra, jakie może mieć, jesteś gotowa, jeśli zajdzie taka potrzeba, zrezygnować z kontaktów i z widzenia się z nim? Dla jego dobra. Czy jesteś w stanie z niego fizycznie zrezygnować, że go nie widzisz, nie słyszysz, nie rozmawiasz, nie spotykasz się? Czy jesteś w stanie taką ofiarę ponieść dla niego? Bo jeżeli nie, no to wiesz co, dziewczę drogie, nie ściemniaj. To nie jest miłość. To jest tylko pożądliwość, to jest chemia, to jest coś, co cię ciągnie po prostu. I tak samo ty, młody człowieku, nie ściemniaj i nie nazywaj miłością czegoś, co jest tylko twą pożądliwością, tak? Mówisz, kocham ją do szaleństwa, ale mówisz to tak, jakby wilk mówił o owieczce, tak? Kocham cię, owieczko, tak? Bo chcesz skonsumować. I teraz ty mi odpowiedz na jedno pytanie też. No to zachodzi w obie strony oczywiście. Ale odpowiedz mi na jedno pytanie. Czy skoro jesteś człowiekiem chociaż trochę wierzącym, tak? No bo mówisz, że jesteś katolikiem. No to powiedz, dla ciebie najwyższym dobrem, najważniejszą sprawą w życiu człowieka jest zbawienie. Żeby osiągnąć niebo, tak? Przeszkodą ku temu jest grzech śmiertelny. Czy jesteś w stanie wyrzec się chwili, kilku minut swojej przyjemności, rozkoszy po to, żeby dziewczynie nie utrudniać drogi do nieba? Żeby nie popadła w grzech śmiertelny, tylko żeby się bezpiecznie zbawiła. To samo dotyczy ciebie zresztą, to jest inna sprawa. Ale czy jesteś w stanie taką ofiarę ponieść? Bo jeżeli nie, to nie ściemniaj, nie gadaj jakiś głupot o miłości, o tym, że ją kochasz. Nie, wy siebie nie kochacie na ogół, tylko po prostu coś was nawzajem w sobie pociąga i pociąga w taki sposób nieodpowiedzialny, paskudny, samolubny, że jesteście gotowi zrezygnować nie tylko sami, ale też zrezygnować ze zbawienia tych osób, o których mówicie, że tak kochacie do szaleństwa. No to nie jest miłość, naprawdę. To nie ma z miłością nic wspólnego, wręcz przeciwnie, stanowi to zaprzeczenie miłości. Miłość jest wtedy, jeżeli potrafisz tak jak Chrystus na krzyżu, zrezygnować ze wszystkiego. Nie tylko z przyjemności, rozkoszy, kariery, ale z ulgi w cierpieniu, chociażby chwilowej, ze współczucia, z dobrego imienia, ze wszystkiego. Dać się wyszydzić, opluć, torturować w bestialski sposób niewyobrażalny i zrezygnować ze wszystkiego, ofiarować wszystko aż do ostatniego tchnienia za tych, których do końca umiłował.
Czy to masz na myśli? Jeżeli tak, no to kochasz. Jeżeli nie, to tylko ściemniasz i nie zawracaj głowy sobie ani innym. Oczywiście, żeby kochać miłością prawdziwą, to musisz, to wszystko się łączy, wiara, nadzieja i miłość. Musisz zawierzyć Panu Bogu, a to jest możliwe tylko wtedy, kiedy, no oczywiście, też i wiesz, że Pan Bóg istnieje. No, to tak tutaj w nawiązaniu do katechezy o wierze powiem jeszcze, że zacząć można i warto nawet od tego, jeśli jesteś niewierzący, że tam mało wierzący, słaba twoja wiara, zacznij od tego, że po prostu przyjmiesz, założysz, że Bóg istnieje. Tak? No, zgadzasz się na to, no Bóg jest, chociaż tak do końca nie jesteś pewny. To jest dobry początek. A potem, jeżeli wejdziesz w taką rzeczywiście osobową i osobistą relację z Panem Bogiem, zaczniesz się modlić, zaufasz Jemu, zaczniesz po prostu, wchodzisz w taką po prostu przyjaźń ze swoim Stwórcą, to spokojna głowa. Nie będziesz mieć najmniejszych nawet wątpliwości, że Pan Bóg istnieje. Nawet najmniejszych. To bardziej zwątpisz we własne istnienie, czy w istnienie otaczającego świata, niż w istnienie Pana Boga. Tylko zacznij wreszcie. Zacznij traktować wiarę, nadzieję i miłość. Kochani, jeszcze po słowie, bo po skończeniu nagrywania pan doktor Majewski mi zwrócił uwagę, że chociaż mówię o tym, no dla niektórych wyraźnie, ale może nie dla wszystkich, i do kogoś może nie dojść, czym miłość tak naprawdę jest. No mówię wyraźnie, czym nie jest, tak? A czym jest, też mówię. Ale chcę to jeszcze mocno jakoś tak wyartykułować, zaakcentować. Miłość zasadza się na pragnieniu najwyższego dobra drugiego człowieka po Bożemu. Tu o to chodzi, tak? Jeżeli mówisz, że kochasz, to znaczy, że wybierasz, że zrobisz wszystko dla zbawienia tego, kogo kochasz. To jest najważniejsze. Nie jakieś tam uczucia, emocje, coś tak. Nie, to tam zostaw. Odpowiedz na jedno pytanie. Czy dla zbawienia tej osoby, o której mówisz, że ją kochasz, jesteś gotów czy gotowa zrezygnować ze wszystkiego? Czy to jest dla ciebie najważniejsze? Zbawienie, najwyższe dobro tej osoby, tak? No nieraz podawałem taki przykład, no jeszcze raz go wyeksploatuję, chociaż to już do znudzenia podawałem. Ściąga, doskonała ściąga w życiu chrześcijanina, w życiu katolika. Krzyż, symbol naszej wiary, ale ten krzyż łaciński, krzyż, który stał tam na Golgocie, tak? Bardzo solidne, mocno wbite w ziemię pionowe ramię. Gruby, solidny pal, ciężki i dużo mniejsza belka poprzeczna przytwierdzona. Ten pal to symbolizuje też naszą relację do Boga. Nasze zapatrzenie się w niebo. I na tej relacji do Boga, na oddaniu się Panu Bogu, na całkowitym zawierzeniu Jemu, na pielęgnowaniu nadziei po Bożemu, muszą się zasadzać wszelkie relacje międzyludzkie. Cokolwiek by to było, każda wspólnota, chłopak i dziewczyna, małżeństwo, wspólnota w miejscu pracy, czy jakaś wspólnota partyjna, czy inna. Jeżeli nie zasadza się na tym pionowym ramieniu krzyża, czyli na relacji do Boga, jeżeli Bóg nie jest najważniejszy, jeżeli On nie jest fundamentem, no to ta belka poprzeczna runie w przepaść. I z tej wspólnoty zapowiadanej zrodzi się niestety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czego nikomu z nas nie życzę. Zatem pielęgnujmy prawdziwą miłość, czyli pragnienie najwyższego dobra dla tych, których kochamy.